Jest właścicielem piekarni, cukierni, hurtowni i sklepu. Jan Tabiński pokazuje, że biznes na ekologii w wielkim mieście można zrobić. Mistrz piekarnictwa Jan Tabiński. Jak się prowadzi biznes ekologiczny w dużym mieście? Jest tu duża różnorodność ludzi, klientów i z tych klientów da się wybrać jak gdyby tych, którzy są zainteresowani tym tematem. Czyli warto jest jakby klientowi dać też wybór i liczyć na to, że jednak zdecyduje się na żywność ekologiczną. Tak, naszym zadaniem jest edukacja klienta. Oprócz kawiarni ekologicznej ma Pan jeszcze sklep z ekologicznymi produktami. Tak, nasz sklep firmowy to jest około 2000 różnych produktów, których oczywiście najlepiej eksponujemy. Produkty oznaczone naszym brandem, czyli EcoTaste. Stoimy akurat przy ciasteczkach, których produkujemy ponad 40 rodzajów. Cechą wspólną jest to, że stosujemy razowe mąki, naturalne środki słodzące, syropy zbożowe albo suszone owoce. Ten wybór produktów jest naprawdę spory. Znalazłem na półce m.in. seitan. Co to jest? Seitan to innymi słowy białko pszenne albo gluten i jest zamiennikiem po prostu produktów proteinowych, czyli m.in. mięsa. Coś, z czego najbardziej jest Pan dumny? Na przykład nasz smalczyk wegetariański, który jest jakimś ewenementem. Wszystkie składniki są roślinne, natomiast w smaku bardzo przypomina prawdziwy, dobrze doprawiony smalczyk. To trochę jak pomiędzy dziełem sztuki a cudem. Taki widok. No, na pewno rękodzieło. Ciasto, jak ciało kobiety, wymaga, że tak powiem, delikatnego masowania i pewnej czułości. Piekarz nie może być człowiekiem, który jest zdenerwowany, zagniewany na cały świat, bo w chlebie to widać. Kukurydziany albo gryczany to najlepsze wybory dla alergików. Tak, no jest coraz więcej ludzi, którzy szukają pieczywa właśnie bez pszenicy, bez żyta. Opracowaliśmy takie receptury i te chleby nam się rzeczywiście udały, także ja jestem zadowolony. Ile zajmuje zrobienie takiego naprawdę dobrego, klasycznego chleba żytniego na zakwasie? W naszej firmie robimy to około 14 godzin. Obejmuje prowadzenie zakwasu przez powiedzmy 12 godzin, a potem około 2 godzin zajmuje wyprowadzenie ciasta i odpieczenie. To oznacza, że produkcja dobrego pieczywa jest związana z konkretnymi kosztami, czyli dobry chleb musi kosztować. No na pewno, na pewno. Szczególnie taki zrobiony od serca i tymi rękoma. Okej, chleby pieką się około godziny, a my zrobimy teraz empanady, czyli rodzaj pierożków z różnymi nadzieniami. Dzisiaj chyba będą warzywne. Tak.
Pachnące, kruche ciasto i aromatyczny farsz z ekologicznych warzyw. Tak smakuje dzieło sztuki od prawdziwych mistrzów piekarnictwa. Kurwa, stopa, zastanawiam się, czy jestem ubezpieczony, bo tego nie da się nie zjeść. A jest gorące jak diabli.